Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dominika Dziedzic i w dzisiejszym filmiku pokażę, jak wygląda komunikacja programu Advanced Steel i Revita. Będziemy eksportować model z Advanced Steela i importować go następnie w Revicie. Przeprowadzimy także synchronizację i aktualizację modelu. Przechodząc do zakładki Export i Import w programie Advanced Steel, po lewej stronie znajdziemy kafelki, które odpowiadają za komunikację z programem Revit. W tym momencie będziemy eksportować nasz model. Eksportowany model będzie w rozszerzeniu SMLX. I tak wyeksportowany model będziemy importować do programu Revit. W zakładce dodatki znajdziemy dodatek, rozszerzenie, które pozwala nam na, tak jak Państwo widzicie, eksportowanie, importowanie, czy też synchronizację, aktualizację modelu. Jeżeli tego dodatku tutaj nie ma, należy go zainstalować z panelu użytkownika Autodesk. I kolejno właśnie powinien się on znaleźć w tym miejscu. Mamy także ustawienia. W ustawieniach możemy m.in. zdefiniować, czy chcemy eksportować na przykład siatkę. Przechodząc już do importu naszego modelu, podczytujemy model do Revita. I ten model ma zmapowane już profile, to znaczy profile z Advanced Steela zostały przypisane w Revicie. W przeciwnym wypadku, jeżeli to nie zostałoby zrobione, i ja kliknęłam teraz anuluj, dlatego on mi się nie zaimportował. Zrobimy to jeszcze raz. OK, i teraz kliknąć OK należy. Ale wracając do mapowania profili. Wyświetli się, jeżeli ten model będzie pierwszy raz importowany do Revita, wyświetli się okienko, na którym należy przypisać odpowiednie profile z pozycji właśnie Revita. Tutaj model zaimportował się nam w sposób prawidłowy. Zobaczmy, że wszystkie elementy konstrukcyjne posiadają możliwość edycji z poziomu Revita. Elementy konstrukcyjne, ale również połączenia. Możemy wejść właśnie w edycję typu i zedytować to połączenie już z pozycji Revita. Wróćmy sobie teraz do Advanced Steela i dokonajmy pewnych zmian. Ja usunę może to stężenie, usunę połączenia, które należały do tego stężenia i może wyedytuję to połączenie. Może tą blachę przykrywającą zmienimy szerokość, żeby była widoczna modyfikacja. OK. I kolejny raz wyeksportujemy już zmieniony model. On nam się dość szybko eksportuje. I w tym momencie nie potrzebujemy kolejny raz od nowa podgrywać modelu. Wystarczy, że klikniemy tą trzecią funkcję synchronizacji. I z tej pozycji możemy załadować nowy model, który nas interesuje i porównać ten nowy model z naszą konstrukcją, która się już znajduje w Revicie. Tutaj mamy informację o tym, że dwie belki zostały usunięte. To jest prawda, bo to są te dwie belki,
które usunęliśmy oraz połączenia, które zostały usunięte i nastąpiły pewne modyfikacje połączeń. Ja teraz zaznaczę wszystkie zmiany i wprowadzę je do naszego modelu. Widzimy, że stężenia zostały usunięte, blacha, to połączenie naroża ramy zostało zaktualizowane. Możemy także wyeksportować raport z tych zmian. Widzimy, że został nam wyeksportowany w pliku docs. No i w taki sposób prezentuje się właśnie model eksportowany z Advanced Skilla. Tutaj za kolory tego modelu też odpowiada materiał, który został przypisany z pozycji ustawień. Tutaj widzimy, że jest to materiał Structural Steel i oczywiście, że jak wejdziemy w ustawienia tego materiału, możemy zmienić ten materiał na jakiś jaśniejszy i widzimy, że każda tabelka, która została dodana, jest właśnie przypisana do tego materiału. Dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam do sekcji komentarzy, gdybyście Państwo mieli jakieś sugestie, pytania, ewentualnie pomysły na jakieś nowe filmiki, funkcjonalności, które byście chcieli Państwo obejrzeć, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Dziękuję. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.